Dlaczego warto unikać soli? Sól kuchenna to chlorek sodu w niemal czystej postaci. Stanowi główne źródło sodu w diecie. Zobaczmy, jakie negatywne skutki zdrowotne może nieść ze sobą nadmierne spożycie soli. Dzienne spożycie soli nie powinno przekraczać 5 gramów, czyli tyle, ile mieści się na łyżeczce od herbaty. Zobaczmy, w jakich potrawach i produktach znajduje się najwięcej soli. Nie tylko sól jest źródłem sodu w diecie. Zawierają go również inne związki dodawane podczas produkcji lub przetwarzania żywności. Warto sprawdzać skład kupowanych produktów. Porównajmy różne produkty i ilość znajdującego się w nich sodu. Ogranicz sól w diecie i kupuj produkty jak najmniej przetworzone.